Cześć, witam was w kolejnej części WoW Thunder po polsku. Jakiś czas temu na jakimś forum przeczytałem opinię pod informacją na temat eventu, który teraz trwa w WoW Thunder. Gaijin chyba w tym roku postanowił przedłużyć trochę Prima Aprilis. To jest cytat z pamięci, ale mniej więcej oddaje to, co można było przeczytać. No właśnie. Event, który o ile poprzedni miał bardzo dużo negatywnych opinii, ten wydaje się być jeszcze ostrzej traktowany. A jeżeli chodzi o sam ten Prima Aprilisowy, chociaż jego na pewno nie można nazwać eventem, ale ta zabawa Prima Aprilisowa, na ten temat zrobię za jakiś czas również materiał, z tego względu, że tam pojawiło się coś bardzo ciekawego, na co nikt nie zwrócił uwagi, a warto. I prawdopodobnie testując niejako pewną mechanikę gry właśnie w tych ufokach, być może w przyszłości Gaijin wprowadzi coś, o co było już wiele zapytań jakiś czas temu, ale wszystkie odpowiedzi właśnie od deweloperów Gaijin były negatywne. To tak trochę enigmatycznie się teraz wypowiadam, ale nie chcę wam zawracać głowy tym tematem w tej chwili. Wypowiem się na ten temat szerzej w jednym z kolejnych filmów. Dzisiaj na pewno tematem będzie ten trwający event. Potrwa on jeszcze trochę czasu. Jestem ciekaw swoją drogą, czy ukaże się jakaś ankieta, tak jak to Gaijin z reguły po update'ach wypuszcza. Nie ukrywam, że wątpię, żeby ktoś sobie brał do serca to, co tam piszemy w tej ankiecie, może jakieś randomowe ktoś czyta, ale liczę zawsze na to, że trafi się za jakiś czas jakiś nadgorliwy klient, który weźmie sobie do serca opinię graczy i zrobi coś, co my nazwiemy pożyteczną zmianą. Dzisiaj, jak już widzicie, będzie trochę o nowym evencie. Zanim on się zaczął i wypłynęły pierwsze trochę niejasne, czy bardzo niejasne zasady, jakie mają obowiązywać w tym evencie, tak rzuciłem do jednego z przyjaciół, że ciekawy jestem, kiedy Gaijin zacznie mieszać w cenach, jeżeli chodzi o te wszystkie części, które możemy sprzedawać czy kupować w samym markecie. W odpowiedzi usłyszałem, że trochę przesadzam, bo po co miałby Gaijin coś takiego robić? I oto do czego doszło. Powiem wam, że zacząłem składać ten pierwszy samolocik. Nie za bardzo mi chciało się spędzić tyle czasu, żeby go zrobić. Posłuchałem porady i po prostu wszystkie części, które mi wypadały, czy te toolkitsy, po prostu zacząłem sprzedawać na rynku. Zbierałem trochę Gaijin coinsów i zamiast dalej składać sobie ten samolot, najprościej w świecie, zakupiłem VFW, którego w tej chwili posiadam. Zapłaciłem za niego 30 Gaijin coinsów. Cena jego teraz waha się około 15-16, czyli ktoś mógłby powiedzieć, że przepłaciłem. Jednak kiedy spojrzymy na pierwszy egzemplarz Merkawy, który poszedł za ponad 1000 Gaijin coinsów, chyba to trochę nieadekwatne do tego, co zrobiłem. Do tego doszło, że ludzie są gotowi zapłacić tyle, aby uzyskać no właśnie co. Na ten moment mam tego tostera niemieckiego, drugi samolocik uczciwie złożyłem, wymieniłem go na PR-122bis, co nie jest jakimś super wyjątkowym stateczkiem, ale oba te pojazdy to są pojazdy premiowe. Jeżeli chodzi o samą Merkawę, należałoby się zatrzymać na chwilę i pomyśleć, czy w ogóle warto ją robić.
Raz, że kosztuje to trochę wysiłku, bo trzeba nad tą grą spędzić i pobawić się w składanie tych samolocików. O ile pierwsze złożenie jakoś możemy się przemęczyć, to później powtarzanie znowu i znowu tego samego może wydawać się trochę męczące. Dlatego należałoby się zastanowić, co dostaniemy w zamian. Nie wiem, jak to w tej chwili działa i absolutnie nie chcę, abyście tego wzięli dosłownie. Wydaje mi się po prostu, że wciąż najlepszym rozwiązaniem jest po prostu sprzedaż tych wszystkich części. Jeżeli będziemy mieli szczęście, wylosujemy coś droższego i wtedy uzyskamy więcej tych engine coinsów, za które będzie można kupić chociażby toster. Jeżeli ktoś celuje w Merkawę, czy w tego Junkersa, czy ten brytyjski statek, za który musimy zapłacić, wydać, czy zamienić samoloty na dasz, dwa kupony, warto się zastanowić. I tutaj znowu otwiera się temat, czyli pytanie to, które zadałem na samym początku. Kiedy Gaijin zacznie mieszać na rynku z cenami? Zauważyliście, jaką cenę mają teraz te rzadkie części? Te rzadkie części w markecie? Nagle z 1,5 do w porywach 3 czy nawet 5 Gaijin coinsów, powyżej 50, nawet dochodzą do 70 Gaijin coinsów. Jaki to jest problem dla kogoś z teamu Gaijin, aby ściągnąć, bo nawet nie kupić, ściągnąć te części z rynku, wystawić ponownie, zawyżyć cenę i zmniejszyć albo zmienić algorytm na szansę wylosowywania właśnie tych rzadkich części. No bo tak to się przecież będzie odbywało. Będzie nam brakowało jednej części do złożenia samolotu, będzie ona droga i to wszystko, co uzyskaliśmy przez, jeżeli ktoś z Was handlował oczywiście częściami, będzie trzeba wydać na jedną, aby złożyć ten samolot. Tak więc nie mam na to żadnych dowodów, ale ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, kiedy by to jak któryś z graczy wykupił po prostu, nie wiem, jakąś część lewego skrzydła, wszystkie części lewego skrzydła, powiedzmy, i nagle wrzucił je jeszcze raz ze stukrotnym przebiciem, czy dwustukrotnym przebiciem, niż cena, za które to zakupił. Naprawdę ciężko jest mi w to uwierzyć. Ale zastanówmy się nad tą Merkawą jeszcze raz. Sam celowałem w tą Merkawę, ale celowałem i już nie celuję. Będę robił ten event do samego końca, chociażby dlatego, że wciąż idzie na tym zarobić. Nawet jakbym miał skończyć ten event z jednym Gaijin końcem na moim koncie, to zawsze będzie jeden do przodu. I dlatego, chcąc nie chcąc, i tak przez te części będą wpadały, a nie kosztuje mnie to nic czasu, aby wejść do warsztatu i po prostu je powymieniać, czy spróbować coś tam poskładać. I tyle. Merkawa. Możecie odbyć sobie jazdę próbną, zresztą tak jak każdym z pozostałych pojazdów. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Battery rating 8.7, niczym specjalnym się ten czołg nie wyróżnia, oprócz tego, że jest bardzo rzadkim pojazdem. Nie jest to pojazd premium i będzie on na szóstej erze. No i właśnie, na szóstej erze. Ile kosztują naprawy? Ile będziecie musieli tym pojazdem jeździć albo wydać złota, jeżeli ktoś się nie będzie mógł doczekać do tego, aby ten pojazd sobie wyekspić do samego końca? I tu pojawia się pytanie, ponownie, czy warto bawić się, męczyć po to, aby dojść do tej Merkawy, czy nie lepiej pokombinować w jakiś sposób tak, aby zarobić trochę na tym evencie, który dość głupio Gaijin zrobił, jeszcze bardziej niż ten poprzedni? I jeżeli udałoby Wam się uzbierać 50 Gaijin coinsów, na przykład nie wymienić go na inny pojazd, battery ratingu 9.0, ale premiowym, jakim jest na przykład XM1 albo jakiś inny. Niektórzy z moich znajomych, którzy przychodzą na Discord, zaczęli bawić się mimo tego, że wiedzą, że nic tutaj nie złożą, bo z prostej przyczyny nie mają czasu, zaczęli sprzedawać wszystko jak leci. Uzbierali już niezłą sumę i co niektórzy z nich zdecydowali się na zakup pojazdów z innych eventów,
właśnie zagraje dzień końcy i wcale nie myślą o żadnym z tych, który jest dostępny teraz. Warto się nad tym zastanowić. Ja swoją drogą polecam wam tą VFW niszczarkę. Jeżeli się z nią spotkaliście, to wiecie dlaczego. Dla tych, którzy jeszcze na nią nie grali, jest to pojazd, który bardzo łatwo zniszczyć z powietrza, ale z ziemi wcale nie. Płaska platforma, którą najprościej jest zniszczyć KM-ami, ale jeżeli będziemy strzelali normalnie z działa, to dość trudno będzie to zniszczyć. Tutaj pojawia się znowu kombinacja pocisków, dlatego dobrze jest ze sobą zawsze zabierać jakiegoś burzaka, bo to w tym momencie są najskuteczniejsze pociski właśnie na tą niszczarkę, na tego tostera. Zrobię wkrótce jakiś gameplay, może jeżeli chodzi o ten pojazd, mówię może, bo wciąż mam go w swoim hangarze jako kupon i jeszcze wcale nie rozpakowany. Nie wiem, czy go rozpakuję, zobaczę, jak to będzie wszystko się odbywało. Póki co mam inne plany na przyszłość i dlatego póki sobie leży, niech sobie leży, jak to się mówi, jeść, nie woła. Jeżeli chodzi o zestawy, którymi najlepiej by się ten event robił, no właśnie, to jest takie dziwne powiedzenie, jakby się ten event robił, przez ten event robimy niezależnie od tego, co gramy. Tutaj Gaijin całą swoją egzystencję w tej grze, cała ta gra od kiedy powstała, zawsze, wszędzie na forum, we wszystkich filmikach było pisane, jak to dobrze, żeby był teamplay, żeby grać razem, żeby sobie pomagać, mamy pojazdy, które mogą pomagać nam w naprawie i tak dalej. Ten event to jest pokazanie środkowego palca. Bo prawda jest taka, że jeżeli chcemy zająć pierwsze miejsce, czyli dostać te ekstra części, nie możemy nikomu pomagać. Musimy zadbać wyłącznie o siebie, wziąć coś najszybszego, żeby wjechać na punkt i najlepiej, jeżeli nikt po nas na ten punkt wjechać nie zdąży. Później mamy samoloty, no bo samoloty wiadomo najlepiej drapią punkty. No i z reguły drużyna, która prowadzi, przegrywa, no bo dlatego, że po prostu nawalili dużo punktów na samym początku, wszyscy się poprzesiadali w samoloty. Ta drużyna, która przegrywała, jest wciąż na ziemi, no bo nie mogą się odrodzić samolotami właśnie z tego powodu, że punktów nie mają. Przejmują, wygrywają i tak to się kończy. Czyli szczęściem w nieszczęściu będzie to, jeżeli trafimy na bandę nubów, którzy nie mają totalnie pojęcia o tej grze, będą grali na pałę, my zostaniemy ostatnimi w drużynie i nieważne, czy nas wyklepią na respie, czy będzie nam szło, czy nie, to jest, chodzi tylko o to, żeby jak najdłużej utrzymać się na polu bitwy i po prostu zająć pierwsze miejsce. Jestem ciekawy w ogóle, jak wam idzie ten event, na jakich battle ratingach gracie, bo to najlepiej grać po prostu, nie ma jakiegoś złotego środka. Wszyscy grają na niskich, ja próbowałem na totalnym rozrzucie od najniższych do najwyższych. To wszystko zależy od tego, na czym się najlepiej czujemy i na czym najlepsze wyniki odnosimy. Tutaj tak jak widzicie akurat Francja na battle ratingu 4.7, ta bitwa akurat mi wyszła i czasowo i wynikowo, dlatego ten gameplay, a nie inny. Ale dużo spędziłem na trafiku M24, dużo spędziłem, sporo spędziłem na 4.0, tak jak mówiłem, że będę grał Niemcami, próbowałem też Sowietami na 4.0. Próbowałem na 8.7, próbowałem na 9.0, próbowałem na 10.0, na wszystkich rodzajach zestawów battle ratingowych, o ile tak mogę to nazwać, ale wszystko robiłem na bitwach realistycznych, mieszanych. Lepiej bądź gorzej, tak jak widzicie, najprostszych, najgłupszych błędów się nie wyzbywałem, to się przytrafia, to się zdarza. Teraz tak trochę spoza boksu chciałbym pozdrowić dwie osoby. Pierwszą jest Mati Polska. Pozdrawiam Mati, którego spotkałem w
wczoraj w trakcie jednej z moich takich pierwszych bitew rozgrzewkowych, zaraz po tym, jak już odespałem nockę. Jak widzisz, Mati, nie wszystko, co gram, to zaraz wrzucam do internetu. Drugą osobą jest członek dywizjonu PW. Jeżeli mnie ogląda lub ktokolwiek z tego dywizjonu, proszę przekaźcie pozdrowienia dla Jajko. Jajko to po polsku było jego nick, to jest Egg. Spotkaliśmy się w jednej z bitew, ja bym ją nazwał śmiało epicką. Niestety mam tylko i wyłącznie zapis z replaya, ale być może w przyszłości ją wykorzystam, bo bitwa była niewiarygodna i absolutnie unikalna. Nigdy w całej mojej historii z Wolf Under coś takiego mi się jeszcze nie przytrafiło. Egg rządził, zajął pierwsze miejsce u nas w drużynie, mi się udało zająć drugie miejsce. Wspaniała bitwa. Także w przyszłości być może jakiś coś gdzieś tam ten zapis z replaya wklecę. Tak więc chłopaki, pozdrowienia gorące ode mnie. Piszcie, jak wam idzie ten event, jaki jest wasz ulubiony battle rating, na którym najlepiej wam idzie, czy zdobyliście już jakieś pojazdy, czy raczej je kupujecie za zarobione za części Aging Coinsy, czy cierpliwie składacie. I w ogóle jaka jest wasza opinia, może nie na temat całego eventu, ale właściwie nie, napiszcie. Co myślicie o tym evencie właśnie? Czy się zgadzacie ze mną, że Gaijin nie tyle, co utrudnił zabawę nam, co trochę życie samym sobie i przez to prawdopodobnie cały team deweloperski został zmuszony do niejako oszustwa? No bo jeżeli faktycznie mieszają w markecie, to jak inaczej można byłoby to nazwać? Jeżeli ktoś zaszedł do drugiego etapu, macie już któryś z tych pojazdów za dwa kupony, piszcie, wypowiedzcie się, jaka jest wasza opinia, jak to się wszystko sprawuje. Dla tych, przypominam, którzy tych pojazdów jeszcze nie mają, jest możliwość jazdy próbnej wszystkimi pojazdami. A ja na dzisiaj się z wami już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych częściach War Thunder po polsku. Bawcie się dobrze. Cześć.